Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, pozdrawiam Cię serdecznie z deszczowej dzisiaj Walencji. Warunki trochę polowe, jest wieczór i schowałem się pod jakąś palmą lub czymś takim, żeby totalnie mi nie zamógł telefon. I dzisiaj zastanowimy się, co to jest bycie poza rynkiem i dlaczego warto, być może zwłaszcza teraz. Ale na początku, jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut i chcesz kupić swojego pierwszego Bitcoina lub Ethereum lub parę innych walut, zachęcam Cię do skorzystania z polskiej giełdy BitBay. Ostatnio w nagraniu powiedziałem z polskiej giełdy Bitcoin, ale prostuję. Giełda nazywa się BitBay. Możesz wymienić tam złotówki na pierwsze kryptowaluty. Natomiast jeżeli chcesz później te kryptowaluty wymienić na większą ilość kryptowalut, to na innej giełdzie Binance znajdziesz ich znacznie więcej. Tak więc możesz przesłać swojego Bitcoina tam i kupić inne waluty. Link do obydwu znajdziesz w opisie tego nagrania. No i teraz tak, co to jest bycie poza rynkiem? Zauważmy, że teraz, gdy zaczął się luty, mamy taką stagnację i niepewność. Ludzie, którzy mają silne nerwy i tak coraz bardziej je tracą, no bo patrzą na ten market cap, czyli na to, ile ten rynek jest warty, no i był już warty tam chyba 850 miliardów dolarów w którymś momencie, teraz to się tak buja, 500, 550, 480 i tak dalej, to się przedłuża, niepokojąco się przedłuża, można powiedzieć. No ale niektórzy mówią, no to jest korekta bardzo taka głęboka, trzeba jeszcze poczekać, no i to jest dobra okazja na zakupy. Inni z kolei totalnie na początku już wychodzili, już w połowie stycznia już mówili, że kurczę, czy na początku stycznia nawet, że no trzeba uciekać z tego pociągu i tak dalej. I jaka jest prawda? Czy to jest głęboka korekta, czy to jest już totalne pęknięcie bańki? Oczywiście, tak jak często powtarzam w nagraniach, tego nikt nie wie. Już widziałem różnych tak zwanych ekspertów, którzy mówili, że oni na 100% wiedzą, że to chodzi o to, że finansjera ma jakieś bonusy w styczniu swoje, jak oni to odbiorą, kupią bitcoiny, później zobaczycie, jak będzie szło do góry. Inni eksperci mówili, są kontrakty futures i one się kończą tam 28 czy 26 stycznia, nie pamiętam już, jak to się skończy, to znowu cena ruszy do góry i będzie to the moon, w kosmos idziemy i tak dalej. Jak widać, jedni i drudzy się mylili. Nie wiadomo tak naprawdę, kto będzie miał rację, bo tu nigdy nic nie wiadomo. I teraz mamy dwa scenariusze. Jeżeli jest to pęknięcie bańki, to ceny, to nie jest tak, że będzie po kryptowalutach, nic z tych rzeczy. Wręcz przeciwnie, ja o tym mówiłem w wielu filmach, że uważam, że wtedy się dopiero zacznie. Natomiast jeżeli to już jest teraz, to uważam, że ten market jeszcze się zmniejszy trochę. No bo ci wszyscy, którzy wchodzili na hura, nie wiedzieli w co i po co, no to prawdopodobnie jeszcze odejdą, przestraszą się, poczekają i tak dalej, więc z tych na przykład 480 miliardów to może zejść do 400, może 300, może 200, a może nawet 100, nie wiemy. W każdym razie moim zdaniem przy tym scenariuszu jeszcze to pospada i jeżeli Ty osobiście uważasz, że ten scenariusz jest bardziej prawdopodobny, że faktycznie bańka pękła, to wtedy uważam, że trzeba się trzymać poza rynkiem, bo to by oznaczało, że jeżeli ten rynek ma być 2-3 razy mniejszy jeszcze, to znaczy, że ceny jeszcze znacznie spadną, więc to, że teraz można wiele kryptowalut kupić taniej niż one były jeszcze niedawno, to jest fajne, ale one jeszcze mogą być 2-3 razy tańsze w tym scenariuszu. I teraz drugi scenariusz jest taki, że to jest po prostu korekta, czyli no jest na czerwono, no bo musi czasem ten rynek odreagować, jak tak mocno szedł do góry, a w zeszłym roku mega szedł do góry, zwłaszcza pod koniec, no to teraz musi być chwila pauzy, a później znowu pójdziemy pobijać wszelkie nowe rekordy. I w tym scenariuszu jak najbardziej opłaca się teraz kupować różne waluty, które są w świetnych cenach. Zobacz sobie ceny projektów takich jak Snowio, Poet, Wabi i tak dalej. Różne ciekawe rzeczy, które mają przyszłość, które są niszowe, a które mogą być takie mega fajne kiedyś w przyszłości. Więc są w dobrych cenach. I teraz tak. Co wybrać? No nie wiem tak naprawdę, bo to jest kwestia tego, żeby no, słuchać różnych ekspertów tak zwanych, chociaż ja mówię, że nie ma ekspertów od kryptowalut, więc słuchać różnych ludzi, którzy mówią i jedno i drugie, sprawdzać argumenty i samemu podejmować decyzje. I w oparciu o to stwierdzić, że albo wchodzę teraz, kupuję i czekam aż urośnie, i wtedy, jeżeli ten scenariusz będzie prawidłowy, no to się dobrze bawimy. Już 5 razy tak było na początku roku. Także teoretycznie może tak być i tym razem, że to jest po prostu korekta i tyle i zaraz będzie spokojnie, wszystko wróci do normy. Natomiast ten inny scenariusz jest taki, że bańka pękła, rynek się będzie musiał ustabilizować i nie wiadomo, jaki będzie jego nowy punkt startowy, czyli do ilu on musi spaść, żeby znowu ruszyć.
a że Bitcoin ciągnie jeszcze za sobą wszystkie inne kryptowaluty, no to wielu ludzi mówi, że Bitcoin musi spaść do 8000 dolarów, inni mówią, że do 4 nawet i dopiero się to będzie stabilizować, no to można sobie policzyć proporcjonalnie, o ile jeszcze cały ten market cap musiałby spaść, żeby to się ustabilizowało. Tak więc ja osobiście, oczywiście nie wiem, która opcja jest prawdziwa, czy to jest korekta, czy to jest pęknięcie, natomiast podchodzę do tego ostrożnie, ponieważ pierwszą zasadą dobrych inwestorów moim zdaniem jest to, żeby nie tracić. Tak jak pierwszą zasadą lekarza to jest nie szkodzić, dopiero drugą jest pomagać. Tak samo pierwszą zasadą inwestora jest nie tracić, dopiero drugą jest zarabiać. Dlatego ja, żeby nie tracić, raczej w tym momencie trzymam się poza rynkiem, czyli nie wchodzę w nowe projekty, nie wyprzedaję tego, co kupiłem wcześniej. Nawet jeżeli spadnie to poniżej wartości, to nie będę tego wyprzedawać, będę czekać, aż urośnie, jak nie urośnie, no to też to wezmę na klatę. Tak czy inaczej, nie dokupuję w tym momencie nowych kryptowalut. Osobiście czekam na ten moment, kiedy będzie bardziej jakby klarowne, w którą stronę ten rynek się, czy on się pakuje i idzie do góry, czy on się pakuje i idzie na dół. Tak na razie jest ten tak zwany trend boczny, czyli trochę tu, trochę tam i za bardzo nie wiadomo dlaczego, znaczy nie wiadomo w którą stronę. Dlatego też czasem moim zdaniem warto jest być poza rynkiem, czyli poczekać, aż się coś wydarzy, zwłaszcza, że zauważ, że ten rynek na ten moment nawet nie reaguje na ważne newsy, na ważne wiadomości. Na przykład przetestowano ostatnio sieć Lightning Network dla Bitcoina. Okazuje się, że zrobiono faktycznie szybką, super płatność i tak dalej. Rynek praktycznie nie drgnął. Okradziono 500 milionów dolarów w kryptowalutach, w kryptowalucie NEM konkretnie. Rynku to jakby nie obchodzi i tak dalej. Najpierw były informacje, że Korea będzie banowała kryptowaluty. Trochę tam drgnęło, ale tylko na chwilę. Potem się okazało, że to tylko fikcja, że to jakiś polityk sobie zrobił jaja, a sam się obkupił, jak było taniej. Dalej rynek nie drgnął. Chiny miały banować kryptowaluty po raz 638. Coś tam drgnęło minimalnie. Potem się okazało, że chyba nie do końca i chyba znowu żart ze strony Chin. Też nie drgnęło. Tak więc w takiej sytuacji, jeżeli jest taka odporność rynku na wszystko, co się dzieje, ja osobiście czekam, żeby, bo fajnie, bo mogę powiedzieć oczywiście, że potem, jak się okaże, że jutro się obudzę, a tam rynek 3 razy większy, no to wtedy oczywiście mogę powiedzieć, że o kurczę, wczoraj jeszcze mogłem tak tanio się obkupić w różne projekty i tak dalej, kupiłbym wczoraj, sprzedałbym dziś 2 razy drożej, ale bym był obkupiony, super bogaty, zarobiony. Natomiast równie dobrze mogę się jutro obudzić i wszystko będzie 3 razy tańsze. Ja będę mówić, kurczę, no to teraz będę dłużej, znacznie dłużej czekać na zwrot z inwestycji. Więc ja osobiście wolę nie tracić i najwyżej ewentualnie zarobić mniej, gdyby jednak się okazało, że wszystko w nocy skoczy w kosmos i tak dalej. Tak więc ty oczywiście musisz podejmować decyzje samodzielne. Od tego jesteś dorosłym człowiekiem, żeby jakby słuchać każdej strony i decydować. Natomiast tak jak mówię, są takie momenty w świecie inwestorów, gdzie bycie poza rynkiem to też jest właściwa decyzja. Tak jak się mówi, że brak decyzji to też jest decyzja jakaś, no bo tak naprawdę decydujesz, że na przykład nic nie robisz, nic nie zmieniasz i brak wchodzenia na rynek i brak sprzedawania tego, co już masz, to też jest decyzja. I czasem uważam, że jest dobra. Dla mnie osobiście uważam, że w tym momencie teraz jest to dobra decyzja, że niczego nie będę wyprzedawać, ale też niczego nie będę dokupować. Natomiast tak jak mówię, ty potrzebujesz zdecydować sam za siebie i podjąć taką decyzję, jaką czujesz po prostu, bo to o to chodzi. A tym lepsze mamy przeczucia, im więcej mamy wiedzy. Dlatego życzę ci dużo wiedzy, dużo edukacji, no i takich decyzji, jakie będą wpływały pozytywnie na twój portfel. Pozdrawiam cię serdecznie. Już się zdążyłem cały zmoczyć z deszczu, ale bardzo dobrze, fajnie, jakiś tam krajobraz zdołałem uchwycić, choć nie jest łatwo, tu latarnia, tu palma, ale jest spoko, także mam nadzieję, że coś z tego wyniosłeś, a dla wszystkich osób, które chcą wiedzieć, w co aktualnie inwestuję, wprawdzie aktualnie nie znaczy dzisiaj, bo tak jak mówię, chwilowo nie kupuję nic, natomiast w co tak aktualnie, w dłuższym okresie czasu, w miesiąc, 2 miesiące, jakie projekty wybieram i w jakich widzę potencjał na dużą przyszłość, no to dla tych wszystkich osób mam webinary regularne pod tym filmikiem albo nad, w zależności gdzie go oglądasz. Znajdziesz najbliższy termin i link do zarezerwowania sobie miejsca. Także zapraszam cię na ten webinar. Słyszymy się zarówno na nim, jak i w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam cię serdecznie. Owocnego zarabiania. Cześć!